Witam rodzinę ojciec Pandora i wszystkich innych szanownych dzisiaj zebranych gości. Chciałam powiedzieć, że troszeczkę inaczej planowaliśmy tę wystawę Wojciecha Fangora. To miała być wystawa urodzinowa. Wojciech Fangor za tydzień skończyłby 93 lata. No niestety tak się stało, że mamy wystawę pożegnalną. I chciałam tutaj w imieniu swoim i zespołu Orońska złożyć rodzinie kondolencje. Proponuję na początek minutę ciszy ku pamięci Wojciecha Fangora. Jesteśmy tym niemniej bardzo szczęśliwi, że mamy dzisiaj jedną z najlepszych niewątpliwie w Polsce, jeśli nie na świecie, wystawę kuratorowaną przez pana Stefana Szydłowskiego. Jest to wystawa bardzo szczególna, dlatego że właśnie ona się odbywa dosłownie, kiedy jeszcze pamiętamy Wojciecha Fangora bardzo wyraźnie, kiedy jeszcze właśnie myślimy o nich w kategoriach takiego obok nas, obecnego, takiego, z którym moglibyśmy porozmawiać, z którym moglibyśmy wymieniać uwagi i wspólnie jakby wypracowywać idee czy sądy. Na tej wystawie postanowiłem pokazać różne etapy w twórczości Wojciecha Fangora. Przede wszystkim dla nas wszystkich, dla ludzi sztuki, Wojciech Fangor kojarzy się z malarstwem i w pierwszym rzędzie myślimy o nim jak o malarzu. Ale u Wojciecha Fangora, gdy przepatrzymy całą jego drogę twórczą, to zawsze ten podział na gatunki był archaiczny. On nigdy nie pozostawał przy czymś, co można byłoby nazwać tylko jedną postawą, taką postawą malarza. Już na swojej pierwszej wystawie, jaką mu zorganizowano w 1949 roku, to był Klub Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie. Wtedy Wojciech Fangor pokazał swoje obrazy, obrazy, które był dumny z nich, bo one były takimi obrazami przełomu, w których oderwał się od lekcji swoich mistrzów i właśnie na swój sposób starał się pokazać malowanie takie, jakie uważał, że otwiera nowe możliwości przed jego malarstwem. I były to obrazy powstałe w plenerze najczęściej, w okolicach Klarysewa, w okolicach Wilanowa. I na tej wystawie znalazły się dwie rzeźby. I dwie te rzeźby Państwo znajdą na tej wystawie tutaj teraz w Orońsku. Jedna pod tytułem Głowa, druga pod tytułem Księżyc. Są to rzeźby, które artysta stworzył w 1948 roku i po raz pierwszy były pokazane w 1949 roku. Jeżeli myślimy o Wojciechu Fangorze jako o malarzu, to oczywiście mamy rację. Dlatego, że nawet to myślenie o przestrzeni, myślenie o trzech wymiarach, myślenie o rzeźbie jest u niego bardzo malarskie. To właśnie badanie przestrzeni zaczęło się przy pomocy środków malarskich. I wielkim wydarzeniem dla nas, dla ludzi sztuki na świecie było studium przestrzeni z 1958 roku. To studium przestrzeni było tym większym wydarzeniem, jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację w historii sztuki, w teorii sztuki i w ogóle w życiu artystycznym,
właśnie wtedy, w drugiej połowie lat 50., to studium przestrzeni było pierwszym environment w skali światowej, w sztuce światowej. Wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy nie wiedzieli za bardzo, jak odnieść się do tej wystawy, jak potraktować tę realizację. Wojciech Fangor po dwóch dniach za namową swojego ojca napisał krótką informację, którą też tutaj na tej wystawie Państwo znajdziecie, i dokumentację tej wystawy, taką bardzo skrótową w postaci dwóch fotografii wielkoformatowych. Następnie, czyli ta przestrzeń wyłoniła się z malarstwa i na podstawie swoich obrazów Wojciech Fangor zbudował teorię pod tytułem Pozytywna przestrzeń iluzyjna. To był opis doświadczenia malarskiego, to był opis procesu badawczego, jaki może przeprowadzić artysta-malarz. I tutaj tym tropem pójdziemy. Tropem jego instalacji pod tytułem Kolor w przestrzeni, którą pokazał w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie. Pójdziemy tropem prac, które pokazał w America House w 1965 roku. I dwa przykłady będą malarstwa na powierzchniach krzywych, które były bardzo bliskie sercu Wojciecha Fangora, a eksperymentował już z tą formą od 1956 roku. Natomiast te przykłady, które Państwo tutaj zobaczycie, pochodzą z 2002 roku i były specjalnie przygotowane na jego wielką wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która była otwarta w 2003 roku. Na kilku, wspólnie z autorem, ustaliliśmy, że nie będziemy sięgać po rekonstrukcję tam, gdzie zmienił się kontekst w sposób zasadniczy. I to nie tylko kontekst pokazywanych dzieł, ale kontekst naszej wyobraźni plastycznej, bo publiczność się przez te kilkadziesiąt lat szalenie zmieniła. Nasza wyobraźnia plastyczna się szalenie zmieniła. Więc w związku z tym, żeby odesłać nas do tego kontekstu historycznego, posługujemy się dokumentacją fotograficzną. Znajdziecie Państwo tutaj sześć wielkoformatowych fotografii z różnych bardzo ważnych w życiu twórczym wydarzeń, które przygotował Wojciech Fangor. Znajdziemy także tutaj na nowo zaaranżowaną sytuację, także z pracami, które Wojciech Fangor przygotował specjalnie na wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Są to tak zwane tuby życiośmiertne. Proszę Państwa, ta wystawa, ona jest w takim duchu Orońska. Bardzo wielką wystawą w twórczości Wojciecha Fangora była wystawa wystawy, którą tutaj Wojciech Fangor otwierał w 2005 roku. On bardzo sobie cenił tą wystawę, szczególnie z perspektywy następnych lat. Tak więc oczywiste, że dla mnie była ona jakimś wskaźnikiem, przewodnikiem, impulsem do organizacji tej dzisiejszej wystawy. I oczywiście ukłon na tej wystawie jest w stosunku do tych prac, które były związane z pozytywną przestrzenią iluzyjną, ale zarazem z jego działaniem w innej skali. Wojciech Fangor mówił, że sporo czasu poświęcił grafice plakatowej, że poświęcił także grafice propagandowej. My dzisiaj inaczej na to patrzymy, bo gdy widzimy jakieś wielkie pano przesłaniające cały budynek, to na ogół patrzymy, że jest to jakiś fragment szpecący miasto. Natomiast w ruinach Warszawy, kiedy takie wielkie pano pojawiało się, ono przesłaniało ruiny i stanowiło namiastkę salonu wystawienniczego. To była wielka sztuka. To było coś, czym zajmowali się najwięksi artyści polscy. I w tym Wojciech Fangor przede wszystkim miał kilka takich realizacji. I ponieważ trudno jest ten czas przywrócić, to postanowiłem posięgnąć pracę, która poniekąd, można tak przewrotnie powiedzieć, wykorzystała to doświadczenie. Jedną ze swoich prac Fangor wykorzystał, by zrobić scenografię teatru Marty Graham. I w związku z tym
Ponieważ obrazy pokazujemy przy innych okazjach, to tutaj staramy się jakby dwa w jednym zrobić. Nawiązać do tej słynnej scenografii Wojciecha Fangora i z drugiej strony przypomnieć ten znak, jakim jest właśnie malarstwo Fangora w tym cyklu pozytywnej przestrzeni iluzyjnej. I mam nadzieję, że Państwo to wszystko znajdziecie na tej wystawie, o czym mówiłem, że przede wszystkim odnajdziecie Wojciecha Fangora w jego tej wielkiej drodze twórczej, która ciągle będzie dla nas istotną drogą i ciągle będziemy ją na nowo pokonywać. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na tę wystawę i mam nadzieję, że Wasze oczekiwania nie tylko zostaną zaspokojone, ale jeszcze coś. Dziękuję bardzo.